Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło nowy program Inwestycje w Oświacie dedykowany dla szkół i placówek niesamorządowych. Na jego realizację zaplanowano 100 milionów złotych. W całym kraju jest ponad 6 tysięcy szkół i przedszkoli prowadzonych przez organizacje pozarządowe i stowarzyszenia. Nie mogły one skorzystać ze środków na inwestycje w oświacie, które trafiły do samorządów w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji oraz Polskiego Ładu. Dlatego Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało dla placówek niesamorządowych specjalny program, mówi wiceminister Dariusz Piątkowski. Dzięki porozumieniu z premierem z rezerwy celowej zostało skierowanych około 100 milionów złotych, które mogą być wydatkowane przez placówki niesamorządowe na zakup nieruchomości, budynków, remonty, doposażenie także budynków do potrzeb szkół czy przedszkoli. Wnioski w programie będą przyjmowane do końca października. Resort Edukacji i Nauki chce również zabezpieczyć finansowo wszystkie szkoły i przedszkola w Polsce w związku z rosnącymi cenami energii. Jesteśmy w trakcie rozmów o wysokości subwencji oświatowej i tam we wnioskach Ministerstwa Edukacji wskazujemy m.in. na wzrastające ceny energii. Uważamy, że ten element powinien być uwzględniony przy ustalaniu wysokości subwencji. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie Rada Ministrów. Subwencja nie może być mniejsza niż w roku poprzednim.